Jesteśmy w dawnej Puszczy Brudnowskiej. W XIX wieku wycięto ją niestety. To, co dziś mamy tutaj, to są zalesienia powojenne. To miejsce okoliczna ludność nazywała kiedyś Zagórkami. Jakaś taka dziwna nazwa, może trochę prowokująca niektórych do poszukiwań. W początkach XX wieku Roman Jakimowicz znalazł tu coś, co określił jako wydmę paraboliczną, być może uczynioną ręką ludzką. Potem przyszła I wojna światowa i o znalezisku jakoś tak zapomniano. Dość długo to zapomnienie trwało, bo dopiero w 1947-1948 roku pod kierunkiem Ludwika Sawickiego prowadzono tu już poważniejsze badania i okazało się, że jest to to, o czym wiemy dziś, ślady grodziska. Datowane jest na X wiek, niezbyt długo to potrwało, w XI wieku gród spłonął. Najprawdopodobniej zupełnie przypadkowo, bo wokół niego była spora osada, która funkcjonowała sobie spokojnie dalej. Tutaj polowano, uprawiano rolę, handlowano też, bo znaleziono tu ciekawe przedmioty pochodzenia skandynawskiego na przykład. Bardzo ciekawe miejsce. Możemy je sobie porównać ze starą Warszawą, późniejszą o tych ładnych kilkaset lat. Ten teren wokół luźno zabudowany, bo tu były bagna, niespecjalnie się nadający teren do zamieszkiwania tak naprawdę. Całość osady zajmowała około 20 hektarów. To jest obszar porównywalny w pełni ze starą Warszawą w obrębie murów miejskich. Więc nie takie znów byle co. Z ciekawostek, w sąsiedniej puszczy wydobywano rudę żelaza. I to miejsce było ośrodkiem wytopu żelaza. Więc jeśli ktoś w Warszawie strasznie tęskni za świętokrzyskimi dymarkami, to tu też takie rzeczy się działy. No, dziś są trochę niższe. Te wały miały 6 metrów wysokości, konstrukcję ziemno-drewnianą. To była całkiem zaawansowana budowla obronna, wyłącznie obronna. W grodzie nie mieszkano. Te obwałowania służyły jedynie na wypadek zagrożenia, żeby mieszkańcy okolicznej osady mogli się tutaj schronić. Tu ładnie odtworzono takie charakterystyczne drewniane ścieżki. Pamiętajmy, teren był mocno podmokły, osada częściowo na bagnach. Znaleziono podczas prac wykopaliskowych fragmenty mostków. To nie jest to, z czym nam się w pierwszej chwili kojarzy. Brudno generalnie kojarzy nam się z cmentarzem. No i jak widzimy coś takiego, to co to może być? Nagrobek, nie? Nie. To jest krzyż przydrożny. W takiej troszkę może i dziwnej formie, ale to jest krzyż przydrożny upamiętniający to, co tu było w roku 1950, a nawet jeszcze ładnych kilkanaście lat później. Skrzyżowanie ulic Malborskiej i Świętego Wincentego. Dziś Malborska jest tam, Świętego Wincentego jest troszkę tak zupełnie inaczej, a to jest krzyż przydrożny postawiony przez małżonków Markiewiczów w 1950 roku. Historia tak naprawdę tego układu ulic sięga XIV wieku. My jesteśmy na obszarze dawnej wsi Brudno,
która już w XIV wieku tutaj funkcjonowała, istniała. I ten krzyż, jego ustawienie, bo on tak stoi na skos wobec wszystkiego wokół, jest świadectwem dawnego XIV-wiecznego przebiegu łanów chłopskich. To były bardzo długie działki, biegnące stąd pasami w kierunku torów dzisiejszej kolei. I tam przy torach kolejowych na Nowym Brudnie, kawał drogi stąd, spotkamy ostatnie fragmenty tych ulic, które zaczynały się tu. Tu mamy pamiątkę i tam na Nowym Brudnie też mamy pamiątkę dawnego układu wsi Brudno. Pierwsze zapisane wzmianki o tej wsi, które się dochowały do naszych czasów, to jest rok 1415, dane ze spisu w 1565 roku. Na wieś składało się 27 włók kmiecych i jeden łan wójtowski. Taka włóka czy łan w owych czasach to jest około 17 hektarów, typowa wielkość chłopskiego gospodarstwa. Wieś miała dwóch karczmarzy, 12 bartników gospodarowało sobie w sąsiedniej puszczy. Do wsi należały też dwa młyny na rzece Długiej. No i tu mamy współczesność Podgrodzia. W 1961 roku ogłoszono konkurs na projekt 60-tysięcznej dzielnicy. Wygrał go zespół Jerzy Stanisławski, Anina Szulecka, Tadeusz Szulecki. Podstawową realizację zakończono w 1975 roku. A i ciekawostka, przy budowie szpitala brudnowskiego wykopano w okolicy ulicy Żuromińskiej działko przeciwpancerne Boforsa 37 mm, prawdopodobnie zasypane we wrześniu 1939 roku w wyniku wybuchu bomby. A jeśli chodzi o dzielnicę Targówek, to nie jest jedyne takie działko. Gdzieś tam pewnie się o nim jeszcze wspomni. Ulica Malborska. To jest coś, od czego się zaczęła historia pielgrzymek do Częstochowy. Pomnik nagrobny Michała Warenberga z 1708 roku. On tutaj został pochowany jako ofiara epidemii dżumy wraz z synem i córką. W 1711 ruszyła pierwsza warszawska pielgrzymka do Częstochowy jako wotum dziękczynne za ustanie tamtej epidemii. Epidemie straszliwie dziesiątkowały ludność miasta w tamtych czasach. To naprawdę było coś potwornego. Nieraz wymierało 20 i 30% mieszkańców. I to jest świetne miejsce, naprawdę ewenement na skalę warszawską. Ten pomnik został troszeczkę przesunięty, ale on stoi na dawnym cmentarzu epidemicznym. I to jest jedyny taki i najstarszy w Warszawie przypadek pomnika ofiar epidemii stojącego tam właśnie, gdzie był cmentarz. Mamy oczywiście cmentarz choleryczny. No nie wiadomo, czy na Pradze, czy na Targówku, bo on jest tak położony dość dziwnie, ale to jest znacznie starsze, to jest 1708 rok. Pamiętajmy, mamy tutaj niesamowity zabytek. Tu na Brudnie, na Malborskiej.